W tym odcinku chciałbym zaprezentować elementy SDK, a dokładniej tworzenie obiektów użytkownika w SAP Business One. Często spotykamy się z problemem ewidencji pewnych zdarzeń czy katalogowania danych, a nie mamy odpowiedniego miejsca w wykorzystywanym systemie ERP. Dlatego niekiedy posiłkujemy się arkuszami kalkulacyjnymi, a czasami wręcz prowadzimy odręczną listę na kartkach papieru. W tym celu przygotowałem przykładowy obiekt, które nazwałem ewidencją przebiegu pojazdu. Dzięki niemu będziemy rejestrować, kto kiedy korzystał z jakiego samochodu. Będziemy mogli zapisać stan początkowy, końcowy licznika i obliczy nam się automatycznie przebieg kilometrów. Oczywiście, jeżeli będą jakieś konieczne uwagi, to również możemy zapisać. Dodajmy sobie nowy zapis. Pola są oczywiście w pełni funkcjonalne, tam gdzie możemy podać datę, jest dostępny kalendarzyk. W polu samochodu korzystamy z listy wyboru. Jest to funkcjonalność, która została dołożona w narzędziu, które pokażę za chwilę. Aby korzystać z tych wspomników, które w tej chwili wybieram, musieliśmy też założyć obiekty kierowca i samochody. Proszę zauważyć, że po wyborze samochodu automatycznie pojawił nam się stan początkowy. Zadziałało zapytanie podczepiane, które przeniosło ostatnią, najwyższą wartość przebiegu dla tego samochodu. Jeżeli ten samochód bym tu zmienił, to automatycznie podpowie nam się inna wartość. Stan końcowy wpisujemy sobie z ręki. Po wyjściu z tego pola automatycznie wyliczyły nam się kilometry przebiegu. W polu uwagi możemy wpisać informacje o tym, w jakim celu tym samochodem ktoś jeździł. Dodajemy. Oczywiście jest możliwa też funkcja wyszukiwania. Jeżeli wpiszemy sobie na przykład fragment nazwy kierowcy, to pojawiają nam się wszystkie wpisy na nazwisko Nowak. Taką listę, którą mamy tutaj, możemy przefiltrować. Jest to w pełni funkcjonalne. Możemy na przykład ograniczyć sobie wtedy datami w obszarze równomiernie, czyli samochód, dokładnie numer rejestracyjny, równa się jakiejś wartości i w ten sposób odfiltrować również dane. Wcześniej odfiltrowaliśmy sobie do kierowcy, więc teraz mamy, że ten kierowca tym samochodem w tym zakresie dat wyjeżdżał tyle razy. A teraz jak taki obiekt uzyskać? W pierwszym kroku musimy założyć tabele, w których będą przechowywane dane. W tym celu wchodzimy w narzędzia, narzędzia konfiguracji, tabele użytkownika. Jak widać, są trzy tabele, które wcześniej założyłem. Jedna przechowuje kierowców, w drugiej zapisane są samochody i w ewidencji przebiegu mamy zapisane wszystkie wpisy, łącznie z tym, którym dodaliśmy przed momentem. Dodając tabelę, po prostu wpisujemy jej nazwę, opis tabeli i wybieramy jej typ. Jest dostępnych 5 typów: brak obiektu, czyli prosta tabela do uzupełniania danych, dane podstawowe, czyli odpowiednik danych partnera handlowego lub danych towaru, pozycje, czyli tak jak adresy na partnerze handlowym, dokument, czyli jak na przykład faktura i pozycja dokumentu, czyli jak na przykład pozycje na fakturze. Po dodaniu tabel kolejnym krokiem jest założenie dodatkowych pól użytkownika. W tym celu wchodzimy w narzędzia, dane konfiguracji, pola użytkownika. Tabele, które zostały dodane w kreatorze, posiadają standardowe pola, natomiast my musimy zadbać o pola dodatkowe, w których chcemy przechowywać informacje, czyli na przykład kierowcy, samochody,
stan początkowy, stan końcowy licznika, uwagi, czyli wszystkie te informacje, które chcemy zapisywać sobie w formularzu w naszej ewidencji. Na czym polega dodanie pola użytkownika? Wybieramy sobie tabelę, w której chcemy, żeby to pole zostało dodane. Wybieramy przycisk dodaj i wpisujemy. Tytuł, czyli nazwa pola. Opis. W nim zamieszczamy opis pola, tak żeby niósł z sobą informację dokładnie dla użytkownika, co w nim należy wpisać. Typ. Mamy alfanumeryczny i wtedy podajemy długość. Przy typie alfanumerycznym mamy również możliwość wybrania struktury. Może to być struktura zwykła, czyli proste pole o określonej długości, albo takie formatowane, które, przy którym już nie podajemy ich długości, dlatego że system już dba o to, aby w odpowiednim formacie zostały te dane zapisane. Takim jest na przykład adres, numer telefonu lub tekst. Innymi typami jest typ numeryczny, typ daty i godziny, jednostki, sumy lub ogólnie, gdzie możemy wybrać sobie link lub podłączyć plik graficzny. Widać na przykładzie, założyłem pola data, które jest w typie data, samochód, który jest alfanumerycznym polem o długości 50 znaków, kierowca 100 znaków, dwa pola numeryczne przechowujące stan początkowy i końcowy licznika, pole uwagi tekst, gdzie ograniczeniem jest 64 tysiące znaków, czyli bardzo długie pole tekstowe i pole liczba kilometrów, również numeryczne. Mamy tabelę, mamy pole użytkownika. Przechodzimy do zakładania obiektów użytkownika. W tym celu przechodzimy do narzędzia, do narzędzi konfiguracji i do kreatora rejestracji obiektów. Kreator umożliwi nam założenie obiektów użytkownika. W pierwszym kroku mamy do wyboru cztery opcje, czyli dodawanie, aktualizację, wyrejestrowanie istniejącego obiektu lub usunięcie założonego wcześniej obiektu. Oczywiście podczas dodawania wybieramy pierwszą opcję, natomiast ja pokażę kreator na przykładzie aktualizacji. Wszystkie kroki są w jednym i drugim przypadku takie same, więc będzie działał ten sam mechanizm. Proszę zauważyć, są założone trzy obiekty, kierowcy i samochody również po to, abyśmy mogli korzystać z listy wyboru na formularzu. W kolejnym kroku wpisujemy unikalne ID. Unikalne ID jest konieczne, aby zidentyfikować obiekt i to unikalne ID później wykorzystywane jest m.in. podczas odwołania na listach wyboru. Nazwa, taka by była czytelna dla użytkownika, typ, wybieramy czy to jest typ dokument, czy typ dane podstawowe i w ramach danych typów wybieramy nazwę tabeli z wcześniej założonej oczywiście listy tabel. W kolejnym kroku mamy do dyspozycji konfigurację usług. Opcje, które są nieedytowalne, to dodawanie i aktualizacja. Każdy obiekt można dodać i zaktualizować. Natomiast możemy zdecydować, czy chcemy włączać funkcję szukania, umożliwić usuwanie, anulację i zamknięcie oraz czy chcemy logować zmiany. Jeżeli wybieramy log zmian, to system nam podpowiada wtedy automatycznie nazwę tabeli, w której będzie ten log przechowywany. Oprócz tego dostępne są jeszcze opcje zarządzania seriami, przeniesienia roku i archiwum danych. Kolejny krok to ustawienia menu użytkownika i kreatora formularza. Jeżeli zaznaczymy opcję formularz standardowy, to system automatycznie utworzy formularz w typie albo styl linii nagłówka, albo w stylu macierzy. Styl linii nagłówka jest podobny do tego, jaki jest na przykład na ofercie, czyli mamy nagłówek, pozycję dokumentu. Styl macierzy jest podobny do arkusza kalkulacyjnego, gdzie wypełniamy linię, a
przez podwójne kliknięcie na tej linii przechodzimy do pozycji. Jeżeli chcemy, żeby nasz formularz był wywoływany z pozycji menu, zaznaczamy pozycję menu. Uzupełniamy podpis menu. Ustawiamy menu nadrzędne. W tym celu wchodzimy w listę i wybieramy, w którym miejscu ma się nam to menu pojawić. Jak widać, w naszym przypadku jest to w menu pracownicy. Decydujemy, na której pozycji ma się ustawić ta pozycja menu, jak również możemy zadecydować o tym, żeby znajdowała się na samym dole, w tym celu zaznaczamy opcję umieść u dołu. Również musimy wpisać unikalne ID tego menu. Najczęściej jest to nazwa obiektu. Zaznaczenie opcji nadpisz istniejący formularz umożliwi aktualizację formularza już istniejącego. Zmiana szukanych pól pozwala na wybór pól, które użytkownik będzie mógł wyszukiwać na formularzu. Pola rozpoczynające się od literki U i podkreślenia to pola użytkownika założone w kroku dodawania pól użytkownika. W kolejnym kroku kreatora mamy możliwość zaznaczenia pól do standardowego formularza. Podobnie jak w poprzednim kroku, możemy wybrać te pola, które są widoczne, ale również wybrać te, które mogą być edytowalne. Kolejny krok to możliwość powiązania tabel podrzędnych, czyli z pozycjami. Kolejny, jakie pola z tabel podrzędnych mają być widoczne na formularzu. I w ostatnim kroku, jeżeli mamy możliwość podłączenia biblioteki DLL implementującej logikę biznesową, to robimy to właśnie tutaj. Jeśli do bazy zalogowany jest jeszcze inny użytkownik, system informuje nas o tym, że dodanie czy aktualizacja obiektu użytkownika może spowodować wymuszenie zamknięcia okien u innych użytkowników. W związku z tym, że jest to baza demo, nie ma obawy, że zniszczy czyjąś pracę, więc anuluje komunikat i modyfikuje swój formularz. W tym odcinku dziękuję już za uwagę. W następnym będzie pokazane, jak obsługiwać formularz w narzędziu Malarz Ekranów.